Kilka, nawet tygodni, nie miesięcy temu yy, Igowin i Bielan yy, wszyscy wobec twierdzili, że ja jestem jedną z osób, którą Schetyna wyrzuci z platformy. Yy, dzisiaj i mówią o tym, że to my, czy ja z kolegami, wyrzucimy e, schetynę z platformy. W jednej i drugiej informacji, jak rozumiem, jest tyle samo, prawda? Czyli, czyli niewiele, albo wcale. Nie Natomiast... ma żadnego buntu w platformie pani, i nie ma żadnych proszę planów pani. odwołania Grzegorza Schetyny z funkcji e, szefa. Tak nie mogę ma. rozumieć? Proszę pani, platforma jest dzisiaj wyjątkowo zjednoczona, naprawdę, dlatego że my mamy świadomość miejsca i czasu, w którym się znajdujemy. To nie jest moment na to, żeby o jakichkolwiek sprawach wewnętrznych, nie tylko w platformie, ale i również w, w, pomiędzy partiami, przynajmniej między Platformą Nowoczesną rozmawiać, nawet jeżeli są jakieś różnice, to jest najgorszy moment. My mamy przed dzisiaj przed sobą wielki test. Wielki test ma przed sobą e, Schetyna, wielki test mają inni liderzy opozycji I, i to jest na to czas, a na, na nic innego. Więc na to mnie pani na pewno nie namówi. Natomiast prawdą jest to, że i pan Gowin i pan Bielan e, z jednej formacji politycznej, oni od wielu miesięcy bardzo konsekwentnie próbują budować własną formację. Ja nie zdadzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że oni mówią wspierani nawet przez część hierarchów kościołów. W do Jarosława Kaczyńskiego? Oni o wsparciu, tak twierdzą przynajmniej części hierarchii kościelnej, twierdzą, że PiS wcale nie jest chadecki, że trzeba budować prawdziwą chadecję. Muszą ją budować na gruzach między innymi naszych, tak sobie to wyobrażają, dlatego próbują nas podzielić, dlatego ten alians z Kukizem. Gowin od dawna walczy o takie wyrąbanie przestrzeni pomiędzy pisem a platformą dla siebie. No i zobaczymy, czy mu się to uda. Na pewno nie, moim kosztem myślę, że też nie, nie, nie będzie w tych jego projektach brał udział Grzegorz Schetyna. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycje.